Dzień dobry. Dzisiaj porozmawiam sobie o biegach narciarskich w Polsce, o stanie, przyczynach, perspektywach rozwoju. I tutaj od razu powiem, że na czym się będę opierał. Będę się opierał na tym, że na pewno od wielu lat już się biegami narciarskimi interesuję. Tak mniej więcej od roku 2010. Potem jak już Małysz zakończył karierę, to jeszcze bardziej się przerzuciłem na biegi narciarskie. Znaczy, w dalszym ciągu oglądałem skoki, ale trzeba było sobie czymś ten czas zająć. Kiedy już Małysz nie trenował, już nie uprawiał skoków narciarskich. No i wtedy zwiększyło się mój zakres zainteresowania biegami narciarskimi na pewno. I tak, na czym się opieram? Na pewno na relacjach sportowych, na pewno na wywiadach z biegaczami narciarskimi, z Justyną Kowalczyk, także na felietonach Justyny Kowalczyk, które Justyna Kowalczyk już od dobrych paru lat umieszcza na różnych portalach internetowych. Linki do tego na pewno da się znaleźć na jej profilu facebookowym, do tych felietonów, które umieszcza od dobrych 4 lat. Teraz tak, w tym co powiem będzie bardzo dużo liczb. I może być tak, że już powiedzmy moja pamięć nie jest tak dobra i pewne te rzeczy powiedzmy, że proporcje zachowuje, natomiast w pewnych rzeczach mogę się mylić tutaj. Jeżeli na przykład by się znalazło, że na przykład ja powiem, że coś 450 godzin, a ktoś na przykład znajdzie tylko 400 czy więcej, 470, to jak najbardziej ktoś może mieć rację, natomiast bardziej chodziło mi o zachowanie pewnych proporcji. Więc tak, od początku. Ile kosztuje powiedzmy, że wytrenowanie zawodnika, takiego czołowego zawodnika na poziomie Justyny Kowalczyk, ile nasze państwo, ile Ministerstwo Sportu, ile PZN wydawa na to, żeby wytrenować Justynę Kowalczyk. Powiedzmy, że takim przygotowaniu olimpijskim 4-letnim. Z tego co wiem, to jakieś $1 000 000 to kosztuje. Teraz ktoś może powiedzieć, że no jak to przecież tak dużo pieniędzy, $1 000 000 na jednego zawodnika. No to ja powiem, że w porównaniu z wydatkami, jakie robi się na zachodzie, w Norwegii, na biegi narciarskie, to ten $1 000 000 jest dosyć skromny. Jeżeli weźmiemy pod uwagę, że Justyna ma trenera, tam byli serwismeni, przecież trzeba było Justynę wysłać na różne wyjazdy zagraniczne do Nowej Zelandii, do Estonii, tutaj Otepa, ośrodek Otepa, Raubicze, ośrodek na Białorusi. Bo w Polsce takich obiektów nie ma, to wtedy okaże się, że ta suma wcale nie jest duża. To jest po prostu to, co wystarczyło na przygotowanie Justyny Kowalczyk do, powiedzmy, do tych osiąganych sukcesów. Jeżeli byłoby tego więcej, to pewnie dałoby się to spożytkować na lepszy smak, lepsze narty, więcej serwismenów, więcej nart. Na pewno tutaj powiedzmy, że jeszcze można by było to lepiej wykorzystać. Natomiast tutaj bardzo często sama Justyna mówi, że można byłoby te pieniądze wykorzystać troszeczkę inaczej. Znaczy w dalszym ciągu, żeby przygotować zawodnika, trzeba byłoby wydawać ten $1 000 000, żeby ją przygotować, ale trzeba byłoby przez jakiś czas wydać więcej pieniędzy, żeby wbudować taką infrastrukturę w Polsce, żeby w dużej mierze nie tylko Justyna, ale także inni zawodnicy mogli korzystać z obiektów sportowych na miejscu. I takim obiektem sportowym, który jest niezbędny dla biegaczy narciarskich, a których w Polsce brakuje, to są trasy narktorolkowe, tak żeby biegacze narciarscy mogli trenować także latem. Nie musieli czekać na, powiedzmy, na warunki zimowe, żeby mogli trenować latem. I o co tutaj chodzi? To jest zwykła droga asfaltowa, która na przykład pędla w górach, która na przykład miałaby 5 km długości, ale z odpowiednimi krawężnikami, żeby nie powodować wypadków. I niestety takiej porządnej trasy narktorolkowej w Polsce póki co jest trasa narktorolkowa w Dusznikach Zdroju, ale ona podobno jest Kowalczyk i powiedzmy, że potrzebom nie odpowiada, ona jest za krótka, powiedzmy może jakiś niedobry profil, nie odpowiadający jej, szczegółów nie znam, nie byłem tam, także trudno mi się odnieść. Natomiast takim marzeniem Justyny Kowalczyk od lat jest wybudowanie trasy narktorolkowej na Kubalonce, Wisła Kubalonka. I podobno jej sponsorzy nawet chcieli dać na to pieniądze, PZN też chciał, natomiast też chciał to zorganizować, natomiast to się nie udało, bo w Polsce jest problem też z tym, że bardzo często te obiekty, na których trasy narktorolkowe miałyby powstać, są stworzone
miałyby być stworzone na w miejscach, które są chronione prawnie, powiedzmy, że jakimś tam na przykład są obiektem należącym do Natura 2000 i tam takich rzeczy jak trasa asfaltowa robić nie można, nie można robić dodatkowych rzeczy. Niektóre obiekty należą do, niektóre obszary należą do lasów państwowych i lasy państwowe także nie chcą z nich zrezygnować, a także do prywatnych ludzi. W niektórych miejscach także oni też nie chcą jakby zbyć się z tej ziemi, żeby można było zrobić taką infrastrukturę. A bardzo szkoda, bo taka infrastruktura byłaby nie tylko biegacze narciarscy mogliby z niej korzystać, ale także kombinatorzy norwescy, biatloniści, rowerzyści. No po prostu kilka dyscyplin i wtedy moglibyśmy naprawdę pójść do przodu. Szkoda, ma powstać trasa narciarskolkowa w Szklarskiej Porębie. Mam nadzieję, że powstanie w końcu na tej Kubalance. Podobno ma powstać jakaś w Bieszczadach. Im więcej, tym lepiej. Chodzi o to, że nie wszyscy są w stanie poświęcić całe swoje życie, żeby jeździć za granicę, czy nawet w drugi kraniec Polski. Dobrze byłoby, żeby takich obiektów było dużo na miejscu i żeby młodzi zawodnicy mogli sobie trenować. Po prostu traktować to jako zwykłą pracę. Wychodzę do pracy, trenuję, wracam i normalnie żyję, tak? I tak powinno być. Teraz tak, ja już jakiś czas temu powiedziałem, że mam pewne wątpliwości do tego, czy Justyna Kowalczyk i Aleksander Wiertelny powinni zostać trenerami naszych kobiet w biegach narciarskich. Jakie są moje wątpliwości? Jeżeli na przykład spojrzymy sobie na ilość godzin, które zawodnicy spędzają w okresie przygotowawczym przed sezonem, to jest w przypadku naszych zawodniczek, czyli naszej kadry tam Ewelina Marcisz, Sylwia Jaśkowiec, to podobno mniej więcej jest to 450 godzin treningów przed sezonem. Marit Bjergen podobno trenuje około 900 godzin, czyli dwa razy więcej. Tutaj widzimy, że sukcesy gigantyczne, czyli po prostu to jest ta ilość, którą powinno się trenować. 900 czy 850, czy może troszeczkę więcej, to jest powiedzmy to, co zawodnik powinien trenować. Natomiast Justyna Kowalczyk trenuje ponad 1000 godzin w okresie przygotowawczym. Nie dość, że jest to znacznie więcej. Kiedyś były rezultaty, ale potem w ostatnich latach widzimy, że tu Justyna Kowalczyk być może trenowała za dużo po prostu, że odpowiedzią na to, że był brak sukcesu, było to jeszcze większe treningi i po prostu powodowało to wyeksploatowanie organizmu. Co jeszcze? Justyna Kowalczyk od roku 2011 przestawiła się w dużej mierze tylko na trenowanie stylu klasycznego. Tam przegrała powiedzmy tam swoje wyścigi w stylu klasycznym, a że czuła się lepsza w stylu klasycznym, chciała zdominować styl klasyczny. I to niestety spowodowało to, że ciężkie treningi, tylko styl klasyczny, czyli powiedzmy, że tylko w jednej płaszczyźnie się poruszały te stawy, powiedzmy, spowodowały, że zwiększyły się zakres jej kontuzji, zwiększyły się, pogłębiły się kontuzje kręgosłupa i kolan. Niestety. No i też 2011 rok, czyli od tego czasu przestawiła się na styl klasyczny już tylko i wyłącznie, oczywiście jeszcze startowała na łyżwie, ale już jej tak mocno nie trenowała. Zbiega to się troszeczkę w czasie z tym, z początkiem jej depresji. Może coś jest na rzeczy, może to zupełny przypadek, ale jednak daje to do myślenia. Być może trenowanie stylu łyżwowego, łącznie z klasykiem, powiedzmy, że bardziej urozmaiciło ten trening. Zresztą Aleksander Wiertlenny chciał tego, bardziej takiego zróżnicowanego treningu podobno. Justyna nie, Justyna się przestawiła tylko na styl klasyczny, tylko chciała. Co jeszcze? Tutaj jeszcze a propos takiego niesłuchania przez Justynę Kowalczyk tego, co do niej mówił Aleksander Wiertelny. Aleksander Wiertelny miał powiedzmy swój plan treningowy zawsze, co na zgrupowaniach Justyna powinna robić. Justyna przez pierwsze dni zgrupowania robiła po prostu treningi, opracowała sobie sama, po prostu trenowała ponad siły, po czym jak już wyczerpana, podobno dopiero po kilku jakimś czasie, 2-3 dniach zaczęła słuchać Aleksandra Wiertelnego. Wtedy Aleksander Wiertelny mówił, to może teraz zrobimy po mojemu i trenował już nieco mniej, powiedzmy już pod jego okiem i miało to dopiero, powiedzmy, takie faktycznie profesjonalne, może nie, może źle mówię, ale już tak nieforsowne, bardziej powiedzmy, że korzystające z wiedzy i z tego, co chciał uzyskać Aleksander Wiertelny. Także to jest taki wskaźnik tego, że Justyna Kowalczyk być może trenowała za dużo. I tak, od lat się słuchało, że Justyna Kowalczyk ma problem z stylem łyżwowym i w studiu kiedyś Paweł Zygmunt, świetny łyżwiarz,
szybki, jeszcze wydaje mi się, że świetny mówca, w ogóle świetny komentator w studiu, może nie komentator sportowy na żywo, ale powiedzmy, że w studiu świetnie się tego człowieka słuchało. Mówił, że wie, z czego wynikają problemy z pieszczelami Justyny Kowalczyk i że on jej powie. Wtedy Marek Wierzbik powiedział, że to nie na antenie, skontaktuj się z nią, przekaż jej to, na czym może polegać ten błąd, że Justyna Kowalczyk ma problem z pieszczelami, że bolą ją piszczele. I takie moje pytanie, gdybym był dziennikarzem, miałbym taką możliwość, to spytałbym się Justyny Kowalczyk albo Pawła Zygmunta, czy doszło do takiej rozmowy później, czy przekazał jej tą wiedzę, dlaczego, z czego to wynika. Z czego wynikają problemy Justyny Kowalczyk. Mam nadzieję, że tak było, że odbyli tę rozmowę, bo jeżeli nie, to jednak tak, to straciliśmy Justynę Kowalczyk, która mogła odnosić sukcesy w stylu łyżwowym, bo być większe przynajmniej, bo być może czegoś Justyna Kowalczyk nie wiedziała, bo nawet czegoś nie wiedział Aleksander Wiertelny, co wiedział łyżwiarz szybki. Idźmy dalej. Był taki, no i takie to, co mnie... Justyna Kowalczyk jest świetną sportsmenką, ale to nie do końca czasami jej zachowania są takie właściwe. Był taki projekt w zeszłym roku, że Maciej Staręga, Dominik Bury, Paweł Klisz i Jan Antolec taki zorganizowali coś takiego, taki program Życie na biegówkach. Chcieli zebrać pieniądze, żeby trenować w Norwegii. I teraz mój taki zarzut do Justyny Kowalczyk jest taki, że Justyna Kowalczyk ma ponad 900 tysięcy śledzących ją na Facebooku. Nie dała żadnej informacji, że jest coś takiego, że jej koledzy biegacze narciarscy zbierają pieniądze. Informację udzielił, a takiego posta udzielił, umieścił Adam Małysz, Piotr Żyła, Justyna Kowalczyk tego nie zrobiła. A szkoda, a przecież miała materiał śledzących. Może to wynika z jej konfliktu z siostrą Macieja Staręgi, Anną Staręgą, która została koordynatorem do spraw biegów narciarskich. Justyna Kowalczyk twierdziła, że nie powinno być takiej funkcji. Może tutaj takie jakieś osobiste urazy. Szkoda. No i tak samo krytyka Jaśkowiec. Skrytykowała Sylwię Jaśkowiec, że Sylwię Jaśkowiec trzeba pilnować na treningach, bo znowu sobie coś zrobi sobie kontuzję. To było wynikiem tego, że Sylwia Jaśkowiec w innym wywiadzie wcześniej powiedziała, że Justyna Kowalczyk skupia się na pracy. Tylko i wyłącznie. Może to nie jest komplement, ale tutaj niestety Justyna Kowalczyk bardzo często popada w takie jakieś osobiste zemsty, zupełnie niepotrzebne i psujące atmosferę. No i teraz przecież Sylwia Jaśkowiec będzie jej trenerką. No i właśnie. Jakie są moje obawy przed tym, że Justyna Kowalczyk będzie drugim trenerem kadry, a Aleksander Wiertelny będzie trenerem pierwszym? Mój zarzut jest taki, że moje obawy są takie, że tak jak to stwierdził Donald Trump w debacie z Hillary Clinton, to się z nim nie zgadzałem, ale tutaj jak odnosi do Justyny może coś tam być, że Hillary ma duże doświadczenie, ale to są złe doświadczenie, to jest duże doświadczenie, ale to jest złe doświadczenie. I tutaj tak samo Justyna Kowalczyk ma gigantyczną wiedzę, Aleksander Wiertelny ma gigantyczną wiedzę, ale być może ta wiedza już jest troszeczkę nieaktualna. I obawiam się, nie obawiam się na przykład treningów Sylwii Jaśkowiec, ich treningów Sylwii Jaśkowiec, czy Ewelino Marcisz z starszymi zawodniczkami, bo one już są ukształtowane i wytrzymają ten trening, ale ja obawiam się, że tutaj Aleksander Wiertelny i Justyna Kowalczyk może jakby popsuć nam młodsze zawodniczki. Nie wiem, czy na przykład te treningi nie będą w tak młodym wieku nie będą zbyt forsowne. Tutaj mam na myśli Monikę Skinder, czy Urszulę Łętochę. Obawiam się tutaj. Mam nadzieję, że jednak będzie dobrze. Plus jest taki, że starsze zawodniczki wytrzymają na pewno te treningi, zdobędą dzięki temu doświadczenie w pracy z takim trenerem jak Aleksander Wiertelny. Być może potem jeszcze to się połączy, będą mogły przedyskutować swoje doświadczenie, na przykład z doświadczeniami Macieja Staręgi, Dominika Burego, Jana Antolca i Pawła Kisza z treningów z Norwegii i razem wypracują taki kompromis, który spowoduje, że potem na przykład w przyszłości będziemy mieli świetnych trenerów, właśnie w postaci tych zawodniczek już starszych w naszej kadrze, czy wspomnianych zawodników z kadry mężczyzn. Także mam nadzieję, że moje obawy są bezpodstawne, że wszystko będzie dobrze, że jednak te nasze biegi narciarskie pójdą do przodu i nasi zawodnicy będą odnosili sukcesy w następnym sezonie. Do zobaczenia następnym razem.